No niesamowite, ja po prostu nie wierzę, co się wydarzyło. Ja zawsze patrzę na te numerki, co tu biegają, bo nie chcę słuchać, nie chcę mieć żadnych myśli. I po prostu, jak usłyszeliśmy nie, nasze imię, tak. To po prostu, no nie da się tego opisać. To jest nudne, ale naprawdę nie wiem, jak to opisać. Może jutro będę potrafiła. Pewnie, jak się z tym prześpimy, dotrze to do nas, bo do mnie dalej to nie dociera, pomimo, że mam tą kryształową tak, kulę w rękach. Ciężką. Cię ona jest naprawdę ciężka. Tak, proszę bardzo. Będziesz szokowana. Tak? Ja tak samo. No, więc, więc jeszcze chwilę ją tu podtrzymam. No musisz ją teraz dzierżyć, wiesz, no to jakby... Cały tydzień musisz ją nosić. Będę z nią spał, wiesz. To jest tak nie do opisania radość i takie zwieńczenie i udowodnienie tego, że każde marzenie, jeżeli się jest, bardzo się w nie wierzy, bardzo się chce, to jest się w stanie je spełnić. No Damian, ty to w ogóle jesteś jakimś dzieckiem szczęścia. Czego się nie dotkniesz? Już ci powiedziałam, zamieniasz złoto, wszystko wygrywasz. Co jeszcze zamarzyłeś sobie w tym życiu? No, tych marzeń jest bardzo dużo, więc pewnie po kolei je będę spełniał. No ja od zawsze powtarzam, że chciałbym mieć tą własną restaurację i mam nadzieję, że... Ja będę miała już za darmo tam zawsze, tak? Tak, będziesz miała taki karny kumpowski. Wszystkie imprezy Ania będzie u ciebie robiła. Tak, dokładnie tak. Więc gdzieś tam ta restauracja jest takim moim chyba największym marzeniem. Czyli to na to przeznaczysz nagrodę? Jeszcze nie wiem na co. To jest za mało na taką restaurację. Tak, oczywiście jest za mało. Ale jest jakaś duża część, nie? Tak, więc no zobaczymy. Jeszcze nie wiem, jeszcze się zastanowię. Jania, a jak ty uważasz, co sprawiło, że to właśnie Damian przyniósł ci to szczęście i nareszcie możesz cieszyć się tą kryształową kulą? No, ja mam takie wrażenie, że to było tak, jak wcześniej wspomniała, że to taka wiara i coś się wydarzy i tak dalej. A mi się wydaje, że u nas przeszło to do takiego zaufania. Damian musiał zaufać sam sobie, że to, co robi, może przepłynąć przez jego ciało bez wielkiego umysłu. I moje zaufanie w niego, że pozwoliłam się mu totalnie poprowadzić, stworzyło taką pewną magię między nami i te układy się tak układały, te tańce się tak układały tutaj na tym parkiecie i no i teraz stoimy tutaj z tą kulą. Dobra, no.